Właśnie to, o czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, to jest właśnie ten temat. Kochać jak Jezus. Dlaczego tak? Bo wiele słyszymy o Bożej miłości. Wiele wiemy na temat Bożej miłości. Wiele razy słyszeliśmy o tym, jak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16. Chyba jeden z najbardziej popularnych, z najbardziej znanych wersetów z Biblii. I tak wiele słyszeliśmy i tak wiele wiemy na temat tego, jak Bóg nas umiłował. Ale wiecie, ja chciałbym, żebyśmy przez te kilka wykładów, nie wiem, zobaczymy ile, ale byśmy rozważyli nie tylko to, jak przyjąć tą miłość, jak przyjmować od Niego to, co On uczynił dla nas, ale jak okazywać to jeszcze innym ludziom. Jak kochać innych, tak jak On nas ukochał. Kochać jak Jezus. I wiecie, Bóg, w Biblii czytamy wielokrotnie, że Bóg jakby nawołuje, powołuje nas do tego, żebyśmy innych, żebyśmy innym okazywali to, co sami otrzymaliśmy. W 1 Jana 4,11 jest powiedziane, umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Skoro doświadczyliśmy tej miłości, powinniśmy tą miłość też okazywać innym. Wiecie, w świecie, w którym żyjemy, tak brakuje tego. Nawet dzisiaj rano tak przeglądałem różne rzeczy i trafiłem na taki filmik pewnej kobiety, która opowiadała o tym, jak ona chciała czuć się szczęśliwa. Zostawiła męża, zostawiła dzieci. Dziecko, które dopiero co się urodziło, zostawiła całą rodzinę wszystkich i poszła robić swoje rzeczy, bo mówi, ja chciałam czuć się taka szczęśliwa, taka usatysfakcjonowana. Dlatego wszystkich zostawiła. Zostawiła zgliszcza po sobie. I tak była dumna z tego i opowiadała to na forum publicznym, że wy też powinniście szukać dla siebie wszystkiego. Nie? Jak ludzie zapominają o tym, że jeżeli Bóg nas tak umiłował, to nie jest powiedziane, że myśmy powinni siebie też tak miłować. Ale żebyśmy powinni okazywać też tą miłość innym. Oczywiście też musimy siebie kochać, ale chodzi o to, żeby też okazywać to innym. Żeby mieć też innych na uwadze. Znaczy, Jana 1 Jana 4,19 mówi, miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. To nie jest to, że ja wytwarzam w sobie jakąś miłość, coś, czego nie mam, ale ja kocham, bo doświadczyłem tej miłości. Doświadczyłem tego i mogę to okazywać innym. 1 Jana 4,10 właśnie jest powiedziane, że na tym właśnie polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On nas umiłował i posłał swojego Syna jako przebłaganie za grzechy nasze. On dokonał czegoś wspaniałego. I w Efezjan 5, 1-2 jest powiedziane, żebyśmy byli naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i chodzące w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiary Bogu ku miłej wolności. Bądźcie naśladowcami moimi. Przyjęliście Jezusa? Naśladujcie Go. A co On zrobił? Dalej w Efezjan w 5 rozdziale jest powiedziane o tym, jak mówi się o małżeństwie, gdzie jest powiedziane, mężowie, miłujcie żony swoje, tak jak Chrystus umiłował Kościół. A jak umiłował Kościół? Wydał samego siebie za Kościół. Oddał swoje życie za nas. I tak miłujcie siebie nawzajem. Wiecie, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy mówili o przebaczeniu. Wiecie, bo to jest tak, że nasze grzechy oddzieliły nas od Boga. I Bóg zrobił coś wspaniałego. Posłał swojego Syna, przyszedł Jezus na ten świat, aby nas zbawić, żeby odkupić nas, żeby przebaczyć nam to wszystko, co zrobiliśmy i pojednać nas z Bogiem przez swoją ofiarę na krzyżu. Przebaczył nam.
Ale wiecie, co jest niesamowitego, że On nie tylko nam wybaczył, ale powierzył nam służbę pojednania. I On powołuje nas do tego, żebyśmy robili to samo, co On. Żebyśmy też przebaczali, tak jak On nam przebaczył. Czyli to jest niesamowite, że w Łukasza 23, te wersety, które widzieliśmy na samym początku. Dla mnie, ilekroć to czytam i ten obraz mam przed oczami tego, co się wtedy wydarzyło, to moje serce jest skruszone. Bo to jest powiedziane, że prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z Nim zgładzić. Wreszcie tą sytuację Jezus, tu jest prowadzony. Izajasza 53 mówi, że jak na rzeź prowadzony. On nie walczył o swoje. Po prostu wziął krzyż na swoje ramiona i szedł na tą górę, żeby tam oddać swoje życie za nas. I dalej czytamy, że gdy przyszli na to miejsce, na tą górę, na Gogotę, zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Ten, który był bez grzechu, ten, który był bez winy, został powieszony, ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami. I to, co działo się na krzyżu, jakże niesamowita rzecz. Jak wiecie pewnie, już nieraz słyszeliście na ten temat, krzyż to było bardzo precyzyjnie, bardzo przemyślanie stworzone narzędzie tortur. Rzymianie specjalizowali się w tym, żeby... To nie było po to, żeby tylko kogoś zgładzić, żeby kogoś uśmiercić, ale żeby zadać mu najwięcej jak tylko możliwe bólu. Żeby umierał w męczarniach. I to jest nie tylko narzędzie tortur, ale też narzędzie upokorzenia. Ludzie, którzy przechodzili, widzieli ukrzyżowanych, często pluli na nich, wyszydzali, śmiali się z nich, urągali im. I nie było inaczej w przypadku Jezusa. Nie tylko cierpiał niesamowity taki nie do opisania ból fizyczny, ale też emocjonalny. Gdy ci, których On ukochał, ci, za których swoje życie składa, urągają Mu, plują Mu w twarz, śmieją się z Niego, szydzą z Niego. Nawet ci, którzy wisieli obok Niego. Jeden z nich mówi, jak jesteś synem, zejdź teraz, proszę, uratuj siebie, nas. Nie? Cały czas tylko takie wyśmiewanie się. Ten, który tak bardzo cierpiał tam. W tym niesamowitym bólu, fizycznym bólu, bo jak wiecie pewnie, na krzyżu umierało się z powodu braku oddechu, uduszenie, ponieważ tam wisząc traciło się oddech. Ale pamiętajcie, Jezus miał niesamowicie zmasakrowane ciało, odbiczowania od tego wszystkiego, co wcześniej go spotkało. I ten szorstki krzyż, który nie był taki gładziutki jak ten nasz tutaj, ale był szorstki, pełen drzazg, pełen różnych rzeczy, które mu się wbijały, to poranione, zmasakrowane ciało. I on podciągając się musiał łapać oddech jednocześnie. To całe ciało przeżywał jeszcze większe cierpienie. Wiecie, i tam, w tym samym czasie, w którym cierpiał tak wielką mękę, tak wielki ból, w tym samym czasie Jezus modli się. W czasie, w którym stworzenie torturuje i po prostu całkowicie upokarza Stwórcę, to Stwórca modli się niesamowitą modlitwą. Niesamowite słowa, które brzmią: Ojcze, odpuść im. W innych tłumaczeniach powiedziałem: Ojcze, przebacz im. Przebacz im. Jezus modli się i prosi Ojca o przebaczenie. Mówi, o przebaczenie dla tych wszystkich ludzi, którzy właśnie Mu zadają tak nieprawdopodobny ból, tak nieprawdopodobnie cierpienie. To, wiecie, robią Mu coś, co wydaje się, że w życiu nie będzie można wybaczyć czegoś takiego, co Mu robią. A jednak On tam, cierpiąc to wszystko, niewyobrażalne cierpienia, woła: przebacz im. Ojcze, przebacz im. Gdy tak myślałem o tym, zastanawiam się, jak to jest możliwe? Czy zrozumiałem jedną rzecz, że bez Niego, bez Boga,
w sercu. To nigdy nie będzie możliwe. Bez Boga prawdziwe przebaczenie nigdy nie będzie miało miejsca. Wiecie, i to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, bo gdy ja myślę o tym, o tych słowach, których Jezus powiedział wielokrotnie, że my powinniśmy przebaczać innym tak, jak nam przebaczono i tak dalej, ja mówię, ale Boże, jak jest możliwe, żeby w takich okolicznościach, których Ty doświadczyłeś, i móc powiedzieć, wybacz im, przebaczam. Wiecie, bo powiem tak, jeżeli wystarczająco długo żyjesz, a nawet jak żyjesz niezbyt długo, to podejrzewam, że i tak spotkałaś, czy spotkałeś się z tym, że ktoś ciebie bardzo mocno zranił. Że ktoś spowodował, że, nie wiem, ktoś kłamał przeciwko tobie, ktoś ciebie wykorzystał, ktoś obmawiał cię, poniżył cię w jakiś sposób, czy skrzywdził, zranił. Na pewno spotkałeś się z taką osobą. I może nawet może być taka sytuacja, w której tego kogoś już nie ma wśród żyjących. Może ten ktoś już odszedł, a ty nadal żyjesz w takim braku przebaczenia i nie możesz wybaczyć tej osobie, co kiedyś ci zrobiła. A może nawet być tak, że nawet sam sobie nie jesteś w stanie wybaczyć. Może teologicznie wiesz, że Bóg wybaczył tobie rzeczy, które zrobiłeś, ale sam sobie nie potrafisz wybaczyć. I żyjesz w takim poczuciu winy, poczuciu oskarżania się i poczuciu takiego braku przebaczenia. I żyjesz cały czas pod takim ciężarem. Jeśli to, do czego chcę, czym chcę się dzisiaj z wami podzielić, do czego chcę was zachęcić, to do tego, żebyśmy nauczyli się tego, jak okazać innym tą miłość, kochać tak, jak Jezus nas ukochał, poprzez przebaczenie. Przez przebaczenie. Teraz pytanie, dobra, to jak ja mogę przebaczyć tak, jak Jezus? Czy to w ogóle możliwe? Czy ja mogę być taki, jak Jezus? No przecież ja jestem człowiekiem, a On był Bogiem. Ale wiecie, On nas zachęca do tego i mówi, tak jak umiłowałem ja was, tak wy miłujcie siebie nawzajem. A ja umiłowałem. Kiedyś pastor Silvio powiedział coś takiego, że największym testem miłości jest czas. Ale Jezus umiłował nas aż do końca. Do końca. Do samej śmierci. On umiłował nas. Wiecie, i tak, a gdy myślałem o tym, Bóg pokazał mi takie dwie rzeczy, które są tak ważne w tym, by kochać jak Jezus poprzez przebaczenie. Pierwsza rzecz, która jest tak ważna, to jest to, żeby modlić się o tych, którzy cię skrzywdzili. To dokładnie robił Jezus na krzyżu. Gdy cierpiał niesamowite męki, niesamowity ból, cierpienie, co robi? Modli się o tych, którzy go skrzywdzili. Wiecie, Łukasza, 6 rozdział, werset 28, jest powiedziane, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ale pastorze, o czym ty mówisz? To nie ja mówię, po pierwsze. To Biblia tak mówi. Ale ty nie wiesz, co on mi zrobił. Ty nie wiesz, jak wiele bólu mi zadał. Ty nie wiesz, jak wiele cierpienia mnie kosztowało to, co on czy ona zrobili. Modlić się o niego? To mogę, ale żeby Bóg dotknął go swoją karzącą ręką i żeby osądził go i żeby wylał swój gniew na niego, to tak, to ja się mogę modlić. Nie, tu nie o to chodzi. W Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 43. To jest kazanie na górze, w którym Jezus po prostu to, co on tam powiedział, to było po prostu szokujące dla wielu osób, którzy to słyszeli. Po prostu, ale Jezu, o czym ty mówisz? Zobaczcie, on powiedział coś takiego, 43 werset. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tak byliście uczeni, słyszeliście wielokrotnie. Kochaj tych, którzy ciebie kochają. A nienawidź tych, którzy ciebie nienawidzą. Czyli kochaj swoich przyjaciół, a nienawidź swoich wrogów. Jeżeli ktoś cię skrzywdził, nienawidź go. Tak słyszeliście, tak byliście uczeni. Ale Jezus mówi,
Ale ja mówię zupełnie coś innego. Ja mam coś innego. Ja wam powiadam, werset 44, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Wiecie, gdy oni to usłyszeli, to podejrzewam, że pierwsza reakcja to była taka, zaraz, o czym ty mówisz? Czy ja się nie przesłyszałem? Czy na pewno nie przyjęzyczyłeś się? No przecież Rzymianie mają swojego Boga zemsty. Żydzi, cały czas byliśmy uczeni, oko za oko, ząb za ząb, krew za krew. A ty mi mówisz, że ja mam miłować nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy mnie prześladują? Łatwo ci mówić. Łatwo ci mówić, bo może nigdy nie byłeś skrzywdzony, może nigdy nie doświadczyłeś jakiegoś takiego czegoś, co ci tak bardzo zabolało. Jezus doświadczył tego na krzyżu. A mimo to modli się za swoich nieprzyjaciół. Modli się za tych, którzy go krzywdzą. Wiecie, to tak naprawdę ta modlitwa, by modlić się o tych, którzy nas krzywdzą, jest tak ważna, bo ja wierzę głęboko to, że przebaczenie zaczyna się na kolanach, gdy zaczynam się modlić o tego, który mnie skrzywdził. Jest, wiecie, tak często w małżeństwach mąż i żona walczą między sobą, a zapominają o tym jednym, co jest tak istotne, aby modlić się o siebie nawzajem. Modlić się o siebie. No, łatwo jest nam otworzyć, bo ty to, bo ty tamto. Jezus mówi, módl się o tych, którzy cię prześladują, o tych, którzy cię skrzywdzili, którzy zrobili coś przeciwko tobie. Ja myślę, Jezus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół. Wiecie, to jest niesamowite, bo tak trudno jest nam to wprowadzić w życie w momencie, gdy coś złego się dzieje przeciwko. Ktoś nam zajechał drogę, musieliśmy, ledwo nam się udało wyhamować i tak dalej. To jedyne, co byśmy chcieli, to taką miłość okazać, taką karzącą. Nie? Ale wiecie, w 1 Koryntian 13, 4, jest, tu zaczyna się opis całej miłości, o tym, jak niesamowity, tym, czym jest miłość. I te pierwsze określenie miłości, miłość jest cierpliwa. Wiecie, tu jest to niesamowite greckie słowo, które brzmi makrotuneo. Wchodzi od dwóch słów. Makro, czyli długo, daleko, i tuneo, czyli taki gniew, złość. Czyli inaczej to słowo oznacza, że ja odkładam długo, daleko, odkładam na bok mój gniew, moją złość, którą być może miałbym prawo okazać. No przecież świętym gniewem cię teraz ukażę, bo mi drogę zajechałeś, albo zrobiłeś, czy zrobiłaś coś przeciwko mnie. Ale to słowo o miłości mówi, miłość jest cierpliwa. Miłość chociaż miałaby prawo do tego, żeby odpłacić, żeby zemścić się być może. Ona tego nie robi. Odkłada to. Mówi, nie. Zrobię coś przeciwnego. Będę robić coś zupełnie odwrotnego. Będę modlić się o ciebie. Zajechałeś mi drogę? To ja się będę o ciebie modlić. Będę cię błogosławić. Ja wiem, że to czasami trudno jest tak w emocjach, ale wiecie, ja wierzę w to głęboko, że nie ma prawdziwego przebaczenia bez takiej właściwej postawy serca. Bez tego, gdy ja będę miał taką postawę, Boże, ja nie zareaguję teraz. Ja nie odpłacę. Ja nie będę się mścił. Ja nie będę stosował zasady oko za oko, ząb za ząb, krew za krew. Ja będę się modlić o tą osobę. Jest taka, ja kiedyś się uczyłem tej zasady, staram się ją stosować, nie zawsze mi wychodzi, ale gdy ktoś zrobi coś złego przeciwko tobie, to zamiast zareagować, to mówi się, zanim coś zrobisz, to policz do 10. A ja mówię, policz do 10 makrotuneo, powiedz tak, makrotuneo 1, makrotuneo 2, makrotuneo 3. I praktycznie zawsze działa to tak, że jak dojdziesz do 10, to już, dobra, trudno, było, poszło. Nie ma. Zostawiam to. Nie? Wiecie, w modlitwie moja postawa serca będzie się zmieniać.
Nie czekaj, aż twoje emocje powiedzą ci, dobra, teraz możesz przebaczyć. Bo jak będziesz tak czekać, to możesz czekać, ohoho, a może jeszcze dłużej. I się nie doczekasz. Może Jezus wcześniej wróci, niż ty się doczekasz, aż twoje emocje powiedzą ci, dobra, już idź, przebacz, bo już wszystko. Nie, po prostu zacznij, zrób coś, zacznij się modlić o osobę. Być może na samym początku ta modlitwa może wyglądać tak, Boże, zrób coś w jego życiu. I to jest taka modlitwa, gdzie zostawiasz pole, że różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ale gwarantuję ci, że im dłużej będziesz się modlić o tą osobę, to tym bardziej ta modlitwa będzie się zmieniać i będzie w ten sposób, Boże, błogosław tą osobę. Błogosław ją. Bo ja ci, wiecie, gwarantuję ci, gdy przychodzisz do Boga, przychodzisz do Jego obecności i modlisz się o tego kogoś, ty być może w tej modlitwie to jest coś, czego się nauczyłem. Ty modlisz się o daną osobę, która cię skrzywdziła. Być może twoje modlitwy nie zmienią tej osoby, ale zawsze będą zmieniać ciebie. Tak to już jest. Może ty modlisz się o swojego męża, swoją żonę albo kogoś, kto ci zrobił coś złego i nie widzisz, że ten ktoś się zmieniał, ale gwarantuję ci, że Bóg będzie zmieniał ciebie. Bóg będzie zmieniał ciebie. Będzie wykonywał swoją pracę w tobie. Od tego to się zaczyna. Od modlitwy. Modlę się za tych, którzy mnie skrzywdzili. Tak jak to Jezus robił. Chcesz kochać tak jak Jezus? To idź w Jego ślady. Co On robił? Modli się o swoich oprawców, o tych, którzy zadali Mu tyle bólu. I wydawać by się mogło, to jest niemożliwe. Jak można modlić się o przebaczenie dla takich osób? Można. Ja mogę to samo. Jeśli jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Przebacz. Tak jak przebaczono Tobie. Tak jak Tobie przebaczono. Kolosan 3:13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Wow. Jak On przebaczył mi, tak samo ja mogę przebaczyć innym. Nie wiem jak wy, nie wiem jak wy, ale mi Bóg wybaczył wiele. Bardzo wiele. I tak naprawdę nie wiem, co zrobiłaś, czy zrobiłaś, zrobiłeś, czy zrobiłaś, czy jak twoje życie wyglądało, wygląda i tak dalej. Nie o to chodzi. Ale wiedz, że On zapłacił za twoje winy. Jego święta krew została przelana właśnie za te winy, za twoje winy. On przebaczył ci twoje grzechy. Ja myślę cały czas o... Jest taki ogromny atak na małżeństwa w naszym świecie, w którym dzisiaj żyjemy. I myślę o małżeństwach i wiecie, i myślę o małżeństwie jednym konkretnie, które Bóg niesamowity sposób uleczył. Być może zostałaś czy zostałeś zdradzony przez kogoś w małżeństwie. I to jest bolesne, to boli, to jest niewyobrażalny ból i cierpienie. Ale wiesz co? W tym wszystkim możesz szukać biblijnych powodów do tego, żeby się rozwodzić tą osobą. Kto ci tego zabroni? Możesz to robić. Ale wiesz co? Powiem ci jedno. Może zacznij szukać podstaw do przebaczenia. Możesz szukać, ojejku, dobra, gdzie znajdę w Biblii jakiś powód do tego, żeby mógł się zostawić tą osobę. A może zacznij szukać powodu do przebaczenia. Tak jak Chrystus tobie przebaczył. Może przebacz innym. I gwarantuję ci, że w przeciwieństwie do rozwodu, który przyniesie zgliszcza, przyniesie zniszczenie, ból, to przebaczenie przyniesie uzdrowienie. Doświadczysz niesamowitego uzdrowienia. Znam takie małżeństwo, których właśnie doświadczyło to tego niesamowitego przebaczenia. I gdy rozmawiam z żoną, która była tak bardzo zraniona, ona powiedziała, Bóg uzdrowił nasze małżeństwo i teraz jest tak, jak nigdy wcześniej. Jestem wdzięczna Bogu za to, że On nie pozwolił mi szukać powodów do rozwodu, ale dał mi tą siłę i tą moc, żeby szukać powodów do pojednania, do przebaczenia.
Wiecie, może dzisiaj szukasz powodów do tego, żeby powiedzieć koniec, rezygnuję, mam dość. Ale wiesz co, zamiast szukać takich rzeczy, zacznij szukać powodów do tego, żeby doświadczyć tego nowego życia, tego przebaczenia, tego, co Bóg zrobił. Bo On przyszedł, przebaczył ci i dał ci nowe życie. I On mówi, możesz mieć to, doświadczyć tego w swoim, ty też, życiu. Może trzeba podjąć decyzję i powiedzieć, Boże, ale ja nie potrafię wybaczyć. Boże, ja nie potrafię, zbyt boli, zbyt cierpię. Wiesz co, ale daj szansę. Daj szansę, spróbuj. Może nie czujesz tego, ale zacznij się modlić. Zacznij się modlić o tą osobę. Żeby Bóg zrobił coś w jej życiu. Bóg będzie zmieniał twoje życie i będzie tobie coś robił. Wiecie, bo albo możesz kochać tak, jak Jezus ukochał ciebie i przebaczył tobie tak wiele, albo druga opcja, będziesz żyć w zgorzknieniu, w rozczarowaniu, w braku przebaczenia i będziesz co chwilę po prostu tylko... I możesz być nawet najlepszym na świecie zgorzkniałym człowiekiem, ale co wtedy? Na szczęście nie ma takich zawodów. Ale jakby były, to być może byłbyś jednym w czołówce. No ale co to zmieni? Co to zmieni? To ktoś kiedyś powiedział, że brak przebaczenia to jest tak jak picie trucizny, mając nadzieję, że ta druga osoba się zatruje. Tego chcesz? Pić truciznę i myśląc, że to ona będzie zatruła. Nie, sam siebie zatruwasz. Dlatego to przebaczenie jest tak ważne. Dlatego Jezus tak mówi, przebaczajcie sobie. Tak jak wam przebaczono, tak i wy przebaczajcie sobie nawzajem. Co robię? Zaczynam się modlić. Przynoszę to do Boga. A On zaczyna poruszać moje serce. On zaczyna zmieniać moje serce. Aż zaczynam patrzeć na tą osobę, patrzeć na innych, którzy nawet mnie skrzywdzili, patrzeć na nich, jak On patrzy na mnie. A jak On na mnie patrzył? I patrzy? Widział mnie w moich grzechach, moich winach, moich przewinieniach i nie zostawił mnie samego. Ale przyszedł na świat. Przebaczył mi i oddał swoje życie za mnie. To nie dzieje się inaczej, jak tylko przez wiarę. To nie jest tak, że ja już, wszystko działa. Nie, ja przez wiarę po prostu przychodzę do Boga i mówię, Boże, nie umiem, nie potrafię, ale proszę Cię, żebyś robił coś w moim życiu. Bo pomyśl o jednej rzeczy. Jeżeli jesteś zbawionym człowiekiem, będziesz w niebie nie dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem, że dobre rzeczy dokonałeś w swoim życiu, a dlatego, że On uczynił coś dla ciebie, że On przyszedł i przebaczył i zapłacił za twoje winy, za twoje grzechy. I pomyśl, że tak samo jak ty, tak samo ta osoba, która ciebie być może skrzywdziła, która być może zadała ci wiele bólu i cierpienia, ta sama osoba być może mogłaby znaleźć się w niebie z powodu tego, że jak zobaczy i doświadczy tego przebaczenia z twojej strony. I ona nie znajdzie się tam tylko dlatego, że była dobrą osobą, bo nie była dobrą, bo zrobiła złe rzeczy wobec ciebie. Ale dlatego się tam znajdzie, bo Bóg jest dobry. I tak samo jak dla ciebie jest dobry, tak samo jest dobry też dla tej osoby. I On ją też może zbawić. Wiecie, tak naprawdę my jako chrześcijanie jesteśmy w tej takiej dosyć niewygodnej pozycji, że tak naprawdę Biblia nam nie daje wyboru do tego, czy mamy wybaczać, czy nie mamy wybaczać. Biblia wprost mówi, Mateusza 6, 14, 15, przeczytajcie sobie, po prostu mamy wybaczać, bo On nam wybaczył. Ale pastorze, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja nie mogę, to zbyt boli. Módl się. I myśl o tym, co On zrobił dla ciebie. Odrzuć zgorzknienie, nie pij tej trucizny, ale przyjmij to, co On robi. Zostaw to zgorzknienie, to wszystko. Wiecie, bo to jest tak jak, ja pamiętam taki przykład kiedyś, bo nawałem, może już słyszeliście, ale człowiek, który nie wybacza, tylko trzyma to w sobie, to jest tak trochę podobny do takiego samochodu, który ma napęd na przednie koła, a z tyłu ma bagażnik. I każdy to taki brak przebaczenia, każde to zranienie, wszystkie te rzeczy, takie ciężary, które go obciążają, wrzuca do tego bagażnika i wrzuca, i kolejny, i kumuluje, i zbiera to wszystko, i trzyma. Ach, o, mam swoje trofea i trzymam się tego. I to już jest tak przeciążony samochód, że te koła z przodu się podnoszą do góry, bo ten bagażnik tak ciąży. I teraz wsiadasz do samochodu, odpalasz, próbujesz gdzieś jechać i dziwisz się, że nigdzie nie ruszasz, że stoisz w miejscu, bo te koła są w powietrzu i się kręcą.
I nic nie możesz się ruszyć do przodu. Dopiero gdy wrzucisz wszystko z bagażnika, gdy opróżnisz te wszystkie rzeczy, które tam cię trzymają, dopiero wtedy te koła dotkną ziemi i będziesz mógł jechać do przodu. Będziesz mógł iść za Bogiem dalej. Bez podtrzymywania się przed tym wszystkim. I tak naprawdę, gdy porzucasz to zgorzknienie, gdy przebaczasz, to uwalniasz więźnia, którym byłeś ty sam. Tak często my żyjemy w niewoli tego braku przebaczenia. Wiecie, świat mówi, kochaj tych, którzy cię kochają, bądź dobry dla tych, którzy są dla ciebie dobrzy. Ty, którzy cię zranili, odpłać im. Ale Jezus mówi, my robimy inaczej. My robimy inaczej. Jezus mówi, modlimy się o tych, którzy nas prześladują. Kochamy tych, którzy nas prześladują. Przebaczamy. I właśnie po tym nas poznają, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że jesteśmy Jego uczniami. Że miłość wzajemną mamy wobec siebie. Nie poznają nas po wielkości Biblii, którą nosimy pod pachą. Ani po rybce na samochodzie. Nie? Czasami tak się zastanawiam, jak widzę, jak jeżdżą niektórzy kierowcy z rybkami na samochodzie, tak sobie myślę, może lepiej było, gdyby tej rybki tam nie było, bo co to za świadectwo. Nie? Ale podam ci tak, jeżeli zrobisz coś głupiego, a ktoś cię zapyta, z jakiego kościoła jesteś, to nie mów, że z Misji Łaski. Powiedz jakiś inny kościół. Nie, żartuję oczywiście. Ale wiecie, ludzie poznają nas po miłości wzajemnej, a nie po rzeczach, które nosimy, mówimy. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy uczyli się kochać tak, jak Jezus kochał. I dotyczy to też przebaczenia. Bo to jest jeden z objawów tej miłości. Bo Jezus tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby wszedł na świat i odpuścił na nasze winy. I umarł na krzyżu za nas. Uczmy się tego. Ja wiem, nie jest to łatwe. Mówię to z własnego doświadczenia, ale nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Chcesz żyć wolnym życiem? Chcesz być wolny? Nie chcesz żyć w więzach braku przebaczenia, zniewolenia? Rób tak, jak robił Jezus. Módl się. Gwarantuję ci, że Bóg będzie to zmieniał. Gwarantuję ci. Bo przebaczenie rozpoczyna się na kolanach w obecności Bożej. Nie w emocjach, ale w obecności Bożej. Gdy przychodzę i przez wiarę przychodzę i mówię, Boże, po prostu robię to przez wiarę, bo moje emocje krzyczą zupełnie co innego, ale ja modlę się o tą osobę. Amen. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoją miłość i za to, że Ty pokazałeś nam, jak żyć, jak kochać innych. Dlatego, Panie, prosimy Cię, abyś uczył nas tego, dał nam takie przekonania, żeby być taki jak Ty i kochać tak, jak Ty ukochałeś. O to Cię, Jezu, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen.